Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Cykla Przygody. I dzisiaj kolejny odcinek z wyjazdu w Góry Izerskie. Tym razem można powiedzieć, że lajcik. Wchodzimy sobie na Czerniawską Kopę, na której znajduje się drewniana wieża widokowa, z tego co przeczytałem w internecie. No i poruszam się teraz szlakiem właśnie na tą wieżę. Góra nie jest specjalnie wysoka, natomiast same podejście do najłatwiejszych nie należy, bo nie jest aż tak wcale płaskie. Góra ma jakieś 776 metrów nad poziomem morza, więc duża nie jest w porównaniu z Wielką Kopą, z Wysoką Kopą, czy z Smrkiem. Ale zawsze jakaś wycieczka w góry, więc myślę, że warto pójść. No dobra, z tym ostrym podejściem to ja przesadziłem. Początek był taki zastraszający, ale te cztery to już wydaje mi się, że już jesteśmy dość wysoko jak na tą górę. Nie wiem, gdzie jest szczyt wieży widokowej, na razie jeszcze nie widzę, ale zobaczymy, ile nam to potrwa. Jest okazja na schłodzenie, także fajnie. Widać taki zbiorniczek, widzę, że jest. Ktoś też zbudował tamy, no fajnie, fajnie. Dobra, ruszamy w dalszą drogę. Przemyłem sobie twarz z tego potu. To będzie teraz trochę chłodniej przez jakiś czas. O właśnie, mała retencja. I po co buduje się te tamy? Mianowicie dlatego, że bez wody, jak wiadomo, nie ma życia, a spiętrzanie wody od najmniejszych nawet ścieków wodnych powoduje spowolnienie właśnie spływu wód lądowych do mórz. Dlatego zmienia się też mikroklimat spowodowany większym parowaniem. No i między innymi wtedy jest większa wilgotność powietrza, co raczej wpływa, że jest po prostu lepszy klimat na świecie, więc szanujmy lasy, całą florę roślinną, o ile tak mogę to nazwać. No i oszczędzajmy wodę, bo jest ona niezwykle ważna w przyrodzie, jak i zarówno właśnie w naszym klimacie, bo nie ukrywajmy, że w ostatnich latach klimat się niestety zmienia na gorsze, bo wiadomo, emisje CO2 i tak dalej, i różnych gazów cieplarnianych, więc taki apel do was, żeby jednak wybierać raczej mniej jakby zanieczyszczające środki transportu. Ja na przykład do szkoły jeżdżę sobie, u nas w Lublinie to się nazywa, nie są to tramwaje, ale trolejbusy. No i samochodem to raczej bardzo rzadko jeżdżę, więc czasami nad rowerem, więc jeśli macie tego możliwość, wybierajcie ekologiczniejsze środki transportu, bo tak naprawdę w ogóle nie jeżdżąc chociażby przez jeden dzień w tygodniu ograniczacie tak naprawdę emisję spalin o tam 20%, więc naprawdę myślę, że warto. To jest podgrzybek siniak, chyba tak się nazywa.
Generalnie widzicie, że tu jest gąbka, w ogóle takie fajne w dotyku to jest, ale jak widzicie, jest to grzybek, robi się silny od spodu, co prawda. Czy jest trujący, to nie wiem, ale wolę nie ryzykować. Także tak wam chciałem pokazać taki grzybek. Chyba, z tego co wiem, nie chcę was zmylić, ale raczej trujące grzyby mają rurkę i właśnie potem rozpoznać, że się robi silny od spodu, bo jest trujący. Aczkolwiek mur homor stromotnikowy to nie jest, także nawet jakby się można było przytruć, to nie wywoła na pewno objawów śmierci. Także co, ja rzucam tego grzyba, niepotrzebny mi. Wolę go nie jeść, bo nie jestem pewien, czy to na pewno jest jadalne. Także pamiętajcie, że jeżeli nie wiecie, nie macie pewności, czy grzyb jest jadalny, no to lepiej nie bierzcie takich grzybów, bo jeżeli okaże się trujący, no to się to może po prostu źle skończyć, tak ku dobrej przestrodze. Ja sobie jeszcze palcami, którymi dotykam ten grzyb, umyję na wszelki wypadek. Czechy, a tam są Niemcy. Także czerniawska kopa zdobyta. No i złazimy na dół z tej góry. Nie był to jakiś mocny wysiłek, tak naprawdę. Było troszkę, co prawda, pod górę, jednak najbardziej w kość daje upał niż włażenie pod górę. A teraz już jest lepiej, bo schodzimy i słońce już tak nie daje. No i zanim jeszcze skończy się ten odcinek, to idziemy jeszcze zobaczyć dwie rzeczy na trasie. W sumie trochę jest to naokoło, ale zejdziemy z góry i to dosłownie blisko jest. W każdym razie chcieliśmy zobaczyć sobie wodospad Czarny Potok, tak się nazywa, bo generalnie na szlak rozpoczęliśmy z Czerniawy Zdrój. No a ta nazwa na pewno pochodzi od Czarnego Potoku, który tutaj płynie. Dlaczego czarnego? Osobiście nie wiem, ale w każdym razie pierwszy punkt to właśnie wodospad na Czarnym Potoku. A druga rzecz, drugi punkt zaczepienia to kaskada Czarnego Potoku, czyli powiedzmy taki sobie zmodernizowany wodospad, czyli powiedzmy podwójny czy nawet potrójny. Bird on a tree,
I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Zapora i prawdopodobnie oto małe. To jest wodospad nad Czarnym Potokiem, ale jeszcze drugi cel dzisiaj na szlaku to jeszcze właśnie idziemy na kaskadę na Czarnym Potoku. A to jest właśnie Czarny Potok. No, generalnie susze są i widać, że poziom wody jest niewielki tutaj bardzo. W każdym razie jest to zabezpieczenie prawdopodobnie, że jeżeli zgromadziłby się tutaj zbyt duży poziom wody, no to ta betonowa czy jakaś ceglana zapora no, zatrzyma trochę tej wody, a pamiętajcie, to mówiłem wcześniej, że zatrzymywanie wody działa na korzyść przyrodzie. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. I według tego, co pokazywali na mapach, w końcu trafiliśmy do właściwej kaskady. Tam tutaj jeszcze nie była kaskada, ale tu jest kaskada. Widzicie, to po prostu zwykły potok. Tam jakieś mniejsze wodospady, ale tu jest rzeczywiście kaskada. No fajnie to wygląda, no ale jednak mały jest ten poziom wody, więc nie robi jakiegoś szczególnego wrażenia. Cóż, mamy suszę dosyć mocną w Polsce, więc no nic na to nie poradzimy. Ale ważne, że przynajmniej punkt odhaczony. Także cóż, wracamy tym razem. Dzisiejsza przygoda dobiega końca. Zdobyłem szczyt Czerniawska Kopa. 776 metrów nad poziomem morza. Odwiedziliśmy wodospady Czarnego Potoku. Także myślę, że fajna wędrówka na dzisiaj. I cóż, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego razu.